Drewniany podest zdołał już na tyle zbudwieć, że podczas tegorocznego festiwalu piosenki istniały poważne obawy, czy aby wytrzymał on nacisk przesuwających się po szynach kamer telewizyjnych. Deski jakoś wytrzymały, ale wreszcie podjęto decyzję usunięcia zbutwiałego drewna i zastąpienia go na wiosnę przyszłego roku wylewką betonową. A dym bierze się z tego, gdyż aby zaoszczędzić na transporcie, deski po prostu pali się na miejscu. Ogień chyba nie zagraża zwiniętemu w rulon i złożonemu na scenie opery leśnej dachowi, który jest ponoć wykonany z niepalnej tkaniny. A miałoby się co palić, bo właśnie złożony dach przed kilku dniami ma 0,5 hektara powierzchni i waży aż 5,5 tony. Został on uszyty przed 5 laty i jeszcze tyle samo lat ma służyć operze leśnej podczas letnich sezonów. Od głównego specjalisty do spraw technicznych Włodzimierza Sokolnickiego dowiedzieliśmy się, że Bałtycka Agencja Artystyczna w Sopocie, będąca właścicielem opery leśnej, zamierza już wysłużone ławki wymienić na plastikowe krzesełka. Każde jednak takie krzesełko z zamontowaniem kosztuje około 250 tysięcy starych złotych, a trzeba byłoby wymienić takich krzesełek aż 4000 sztuk, co pociąga za sobą ogromne koszty rzędu 1 miliarda starych złotych. Być może, że na początek wymieni się tylko dwa pierwsze środkowe sektory.